Witajcie. Dzisiaj chciałem Wam przedstawić test na potas firmy Salifert. Jest to trzeci rodzaj testu, który mam u siebie. Na początku miałem test firmy Easy Life, ale strasznie dużo było się pitolenia z nim. Oprócz tam kilku odczynników, które tam trzeba było wlewać, była jeszcze trzeba było wsadzić watę do koreczka próbówki, przelać tam wodę, później pipetą pobierać z odpowiedniego miejsca, także dosyć to skomplikowane było. Później się przerzuciłem na test firmy Zolek i w sumie przez 2 lata go miałem i było wiele łatwiejsze w obsłudze. Natomiast były sytuacje, że nie wiedziałem, czy tą kropkę widzę, czy nie. Więc stwierdziłem, że spróbuję nowego testu i padło właśnie na Salifert. I muszę przyznać, że jest to według mnie najlepszy test z tych trzech. Wiem, że niektórzy sobie chwalą jeszcze test JBL-a, ale on w sumie działa na podobnej zasadzie jak test Zoleka. Tam też trzeba patrzeć, czy tam krzyżyk znika, czy nie. Tu jest odczyt o wiele prostszy. Dobrze, otwórzmy pudełko. A więc tak, mamy instrukcję w języku angielskim i jakimś azjatyckim. Nie znam się na krzaczkach, więc nie wiem, czy to chiński, koreański, czy japoński. Mamy też instrukcję w języku polskim. Dobrze. Mamy tak, dwie próbówki, ale będzie nam potrzebna jedna. Trzy odczynniki. Jedna strzykaweczka. Jeszcze tutaj się druga zapodziała. Dobrze. Test wykonujemy w następujący sposób. Pobieramy 5 litrów wody z akwarium. Ten pęcherzyk, który tu jest, ma zostać według instrukcji, więc zostaje. Wlewamy do próbówki. Następnie pobieramy 0,5 ml odczynnika numer 1. I wlewamy do próbówki. Dobra. Zakręcamy. I teraz należy przez minutę delikatnie kręcić próbóweczką. Dobrze, minęła minuta. Bierzemy teraz odczynnik numer 2 i wkrapiamy 4 krople. Raz, dwa, trzy, cztery. Te kroplomierze są bardzo fajne. Nie ma jakiejś większej możliwości, żeby wlać więcej kropli niż chcemy. Teraz bierzemy kroplomierz numer 3, znaczy odczynnik numer 3. W instrukcji jest napisane, żeby za każdym razem przetrzeć końcówkę. Dobra, czysta. I teraz wkrapiamy tyle kropli, aż woda zmieni kolor na błękitny lub niebieski. Za każdym razem po zadozowaniu każdej kropli trzeba przez 2 sekundy pokręcić buteleczką, czy raczej próbówką. Raz, dwa, trzy. Cztery. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jeszcze nie. 11,
Dobrze. Zmieniła kolor, jak widać, na kolor niebieski. Zakręcamy odczynnik. Teraz bierzemy tabelkę i patrzymy. 11 kropli oznacza nam, że mam 10 ppm potasu. Co by się akurat zgadzało, bo jestem po podmianie wody i myślałem, że będzie właśnie między 10 a 15. Jak widzicie, test jest dokładny, nieskomplikowany w obsłudze i w sumie zostanę już przy teście tej firmy. Przy zakupie tego testu należy uważać, bo jest jeszcze niemal taki sam, znaczy tej samej firmy, ale do wody słonej. Jest do akwarystyki słodkowodnej, do akwarium słodkowodnego należy kupić właśnie ten test. W każdym razie test jest bardzo fajny, elegancko się nim testuje wodę, jest dokładny, także gorąco go polecam. No i chyba to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten filmik. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.